Kolejny dzień pracy nad kamperem. Dzisiaj zabieram się za zasłonkę w tym oto tutaj miejscu. Jest w pudełeczku. Przyszła do mnie dzisiaj. Nie powiem nic nowego. Leję jak codziennie zresztą przez ostatni miesiąc. Tak więc to jest jedyna praca, którą mogę dzisiaj zrobić tutaj. Bo mógłbym robić blaty już i tą szafkę do zabudowy kuchennej. Całą. Ale chcę to robić na dworze. Już nie chcę kurzyć w środku. Nie będę już tutaj nic ciął, ani wkrętarką, ani żadną inną piłą, bo jednak te ścianki się zaczynają kurzyć. Będę musiał to później bardzo mocno odkurzać i czyścić, a mi się tego nie chce. Tak więc zabieram się do roboty. Z fabryki jak krzywe. Dobrze. Nauczony doświadczeniem z poprzednich razów, doskonale wiem, że to będzie najbardziej upierdliwa praca tego tygodnia. Założenie tych zasłonek. Nie cierpię tego robić. I teraz tak, mamy jedną. Gdzie jest przód, gdzie tył? Czy to ważne? Nie wiem, czy to jest ważne. Teraz najbardziej upierdliwa praca tego wieczoru. Czyli zakładanie tych zasłonek. Tak samo jak z oknami, jest to, nie powiem, że wyczerpujące, nie powiem, że ciężkie, po prostu takie nieprzyjemne. No. Chyba, że ktoś lubi. To co innego. Ups. I coś mamy, jakiś problem? Wypinam troszeczkę na dół, na duże główki. Spróbuję to zrobić. Najwyżej później będę wyciągał pojedyncze śrubki i po prostu zamienię je na jakieś z mniejszymi główkami. No. Nie fajnie. Nie fajnie. Z tej śrubki się obraca. Nie, nie jest to fajne. Muszę zmienić śruby. Zasłonka jest gotowa. Nareszcie nikt mi nie będzie zaglądał, jak sobie tutaj pracuję w środku. Wyszło to tak. Jak stąd, prawda? Mamy tutaj dwa klipsy. Tu mamy dwa klipsy. Oraz w tym miejscu mamy dwa klipsy. Troszeczkę ciężko chodzi z tego względu, że już wam mówię. To warto sobie sprawdzić przed montażem, bo jest naprawdę denerwujące, jak wszystko z tą zasłonką związane podczas montażu. Tutaj są dziurki wywiercone w szynie. I te dziurki były wiercone niektóre w samym środku szyny,
a niektóre w takich wyżłobieniach. Widać tam trzy takie ryflowania. I kiedy dziura była wywiercona nie w środku tych ryflowań, tych ryfli, czy jak to tam się nazywa, to wtedy blokowało mi plastiki i przez to musiałem przewiercić sobie dziurki idealnie w środku. Dzięki temu zaczęło to jakoś chodzić. I tak nie jestem zadowolony w 100%, ale jest. Działa. Dobrze. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania, komentowania, konstruktywnego oczywiście i do następnego.